Gérard Depardieu w filmie Hrabia Monte Cristo na podstawie powieści Aleksandra Dima. W pozostałych rolach scenariusz, muzyka, zdjęcia, nikogo nie przepuszczać. Wszystko sprawdzone, działa bez zarzutu. Proszę zademonstrować. Co się dzieje? Egzekucja. Bulwar jest wyłączony z ruchu. Proszę zawrócić albo skręcić w przecznicę. Długo to potrwa? Nie. Furgon ze skazaną jest już w drodze. Mówią, że zabijała dzieci w łonach matek i zemsta Boga dosięgła ją na ziemi. O świcie nie zobaczy już słońca, bo jej miejsce jest w piekle. Chodźmy, tu się roi od mundurowych, tym lepiej. Nie wpadną na to, że dwóch zbiegów kręci się tuż pod ich nosem. Patrz, to twój ojciec. Welcome.
Kiedy hrabia Monte Cristo poprosił, abym się z panem spotkał, omal nie pocałowałem go w rękę. Wreszcie mam okazję panu podziękować. Nie ma za co, mój chłopcze. Ocalił pan mojego ojca przed ruiną i hańbą. Niestety zmarł, zanim zdążył wyrazić swoją wdzięczność. Pozwoli pan więc, że syn uczyni to za niego. Milordzie, zrobię dla pana wszystko. Bank Thomson & French postanowił pozyskać nowe rynki finansowe na wschodzie, a konkretnie w Grecji, w mieście Janina. To jeden z ważniejszych portów na szlaku morskim do Indii. Niestety, mimo bohaterskiego oporu generała de Morcerf, miasto wpadło w ręce Turków. Pytałem pana de Morcerf o jego służbę u sułtana Janiny. Co za brawura. Ciekawe, jak Turkom udało się go pokonać. Podobno Ali Pasza został zdradzony. Zdrada? Tym bardziej należy trzymać rękę na pulsie i otworzyć tam filię. Czy mógłbym się spotkać z którymś z pańskich kapitanów, który często zawijał do Janiny? Człowiek ten nazywa się Cocles. Służył na statkach Morela przez 27 lat. Obecnie mieszka w Fécamp. Jedźmy więc. Tam powietrze jest czyste, tutaj cuchnie już jak na cmentarzu, na którym otwarto groby. Nie jesteś daleki od prawdy. Oto eliksir głębokiego snu. Kto go zażyje, pogrąży się w odrętwieniu do złudzenia przypominającym śmierć. Według przepisu księdza Fari? Tak, ale nie był go pewien. Biedak był taki stary. Zaraz się przekonamy. A ja znam przepis, o którym ten ksiądz chyba panu nie wspomniał. To przepis na szczęście. Nigdy się nie sprawdza. Zależy od kucharza. Mógłby pan zaznać szczęścia z panią de Richardet. Z pańskim majątkiem mógłby pan żyć jak w raju. Zapomnieć o tym, co boli. Już sobie to wyobrażam. Jednego dnia w Londynie, drugiego w Budapeszcie, trzeciego w Sankt Petersburgu albo w Ameryce. W Ameryce? Mam się odwrócić oceanem od mojej sprawiedliwości? To, co pan nazywa sprawiedliwością, to zwykła zemsta. Myślisz, że lubię być hrabią Monte Cristo? Obawiałbym się mieć go za przyjaciela. To człowiek straszny, bezlitosny i zimny. Nie chciałem nim zostać. Chciałem być tylko Edmundem Dantesem, ale oni mi na to nie pozwolili. Villefort, Morcerf, Danglars, nawet taglista Caderousse. Próbując zabić młodego marynarza, stworzyli mściciela, który przyszedł wyrównać rachunki. Tym gorzej dla nich. Każ zaprzęgać. Za godzinę ruszamy. Podłożyłam ci trzy poduszki, dziadku, żebyś mógł widzieć niebo. Może zobaczysz tę kometę, o której wszyscy mówią. Pan Noirtier najbardziej lubi patrzeć na świt. To mu przypomina słońce pod Austerlitz. Co ty tu jeszcze robisz?
Młodej pannie nie wypada przesiadywać u obłożnie chorego. Pomagałam Barua. Dziadek miał zły dzień. W jego stanie wszystkie dni są takie same. On wszystko słyszy i rozumie. Chcę porozmawiać z ojcem. Valentin nie powinna wyjść? Przecież to o nią chodzi. Barua, przestań się tak ubierać. Chodząc w tych szmatach narobisz nam kłopotów. Równie dobrze mógłbyś krzyczeć, niech żyje cesarz. Te szmaty były na wszystkich polach bitewnych Europy, a dzięki tym bitwom Francja jest większa niż kiedykolwiek. Ale bez obaw. Pan Noirtier i ja nigdy stąd nie wychodzimy. Ojcze, mamy dobrą wiadomość. Pani de Saint-Méran przyjeżdża z Marsylii. Wiesz, co to oznacza? Możemy się szykować do ślubu Valentine z porucznikiem Francem d'Épinay. Czy ojciec chce nam coś powiedzieć? Pan Noirtier nie zgadza się na ten związek. Barua plecie bzdury. Mylisz się. On w ten sposób mówi. Prawym okiem samogłoski. Jedno mrugnięcie A, dwa mrugnięcia E, trzy mrugnięcia I. I tak dalej. Lewym okiem zaznacza spółgłoski. Twój biedny ojciec po prostu nie panuje nad nerwami. Pan dodaje, że jeśli dojdzie do tego ślubu, wydziedziczy pannę Valentin. Ależ ojcze, niech ją wydziedziczy. Wtedy pieniądze przypadną tobie. Nie ma innych spadkobierców. I zapisze swój majątek siostrom miłosierdzia w Saint-Vincent de Paul. Traci rozum. Ciągle powtarzam, że trzeba go oddać do zakładu. Teraz masz dowód. Biedna Valentin. Przychodzi do niego z wizytą, tak jej dziękuję. Poproszę doktora Avrigny, żeby go zbadał. Istotnie widzę, że jego rozum... Pan mówi, że dobrze wie, dlaczego panienka płacze i zrobi wszystko, żeby panienka nie poślubiła Franca d'Épinay. Wydasz ją za mąż? Oczywiście. Mimo gruźb twego ojca? Jakich gruźb? Niech odda swój majątek ubogim. Nigdy nie dbałem o pieniądze. To dobre dla kogoś takiego jak Danglar. Zależy ci tylko na sławie? Też nie. Sława może zadowolić amatorów zabawek, jak Morcerf. Ja mam coś lepszego. Moc skazywania na śmierć lub zapomnienie w głębi lochu, co w praktyce wychodzi na jedno. Wystarczy mi, że będę prokuratorem, do czego niezbędna jest łaska królewska. Rodzina d'Épinay jest blisko króla, więc Valentin wyjdzie za Franca, czy jej się to podoba, czy nie. Mam 17 walizek, 11 koszy i 8 pudeł z kapeluszami. Wyładujcie mi to wszystko i nie mówcie, że ciężkie. To tylko materiały, jedwab, perkal i satyna. Niech służąca szybko rozpakuje i wygładzi moje suknie. Ci woźnice są nie do zniesienia, wojują ze mną od samej Marsylii pod pretekstem, że mam za dużo bagaży. Od kiedy to woźnice mówią kobiecie, co ma zabrać na ślub swojej wnuczki? Pamiętasz, jaka byłam piękna w dniu, kiedy poślubiłeś moją Ellen? Tego dnia wszystko było piękne. Doprawdy? Mówiłeś, że padał deszcz. Lało jak z cebra. A my byliśmy tacy szczęśliwi. Ile było śmiechu. Wydam polecenia w kuchni. Kolacja o 10:00. Twoja nowa żona wciąż taka nieprzyjemna. Nowa? Wzięliśmy ślub wiele lat temu. Nigdy się z tym nie pogodzę. Co ty w niej widzisz? Cóż, jest... Zająknąłeś się, co znaczy, że nie powinieneś był się z nią żenić. Zawsze ci to mówiłam. Zapomnijmy o jędzy. Co u mojego aniołka? Valentin ma się dobrze. A jak jej się układa z jędzą?
Jak najlepiej. Innymi słowy, nienawidzą się. Ale to bez znaczenia, skoro Valentine tak wkrótce stąd odejdzie. Daj Boże, żeby była szczęśliwa, niczego więcej nie pragnę. Ja również. Będzie szczęśliwa, dopilnuję tego osobiście. Mam nadzieję. Jeśli nie, będę cię straszyć po śmierci. Schodnie są może najlepszym miejscem do takich zwierzeń, ale wiedz, że to moje ostatnie wesele. Następną ceremonią, w której wezmę udział, i to wbrew swojej woli, będzie mój pogrzeb. Proszę tak nie mówić. Taka jest prawda. Chcę więc, żeby ten ślub był piękny i wspaniały. Żeby wszystko było cudowne i wzruszające. Chcę płakać. Tak dawno nie płakałam. Od śmierci Ellen. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, to powiedz. Morelowie zawsze traktowali mnie przyzwoicie. I świętej pamięci ojciec, i syn. Gdyby nie przysłał pana młody Maximilian, nic bym panu nie powiedział. Milcząc, chronił pan winnego. Ja też nie odegrałem w tym najpiękniejszej roli. Nie mogę uwierzyć, że generał, hrabia de Morcerf, par Francji, niech pan zapomni o tych szumnych tytułach. W Janinie jeszcze ich nie nosił. Nazywał się Fernand Mondego i był zwykłym podpułkownikiem. To Ali Pasza mianował go generałem, a majątek dostał od Turków za to, że go zdradził. Łajdak nie tylko wydał im twierdzę, jest także odpowiedzialny za śmierć Alego Paszy i całej jego rodziny. Przecież pana przy tym nie było. Przypłynąłem na sam koniec, ale rozmawiałem ze świadkiem. Z Aidé. Rodzoną córką Alego Paszy. Mówił pan, że rodzinę sułtana wymordowano. Wszystkich oprócz niej. Turcy lubią ładne branki. Sprzedali ją do haremu, gdzie dostarcza cielesnych uciech. Skoro traktują Aidé jak towar, spróbujemy ją odkupić. To niemożliwe. Zażądają 20 razy więcej niż zapłacili, a kosztowała drogo, zważywszy na jej ród, młodość i urodę. Oprócz tego trzeba wyprawić statek, sfinansować wyprawę, to kosztuje majątek. A jeśli znajdę kogoś, kto ma te pieniądze? Popłynę od razu. Zimno mi. Noc jest ciepła. Zarzucasz mi, że nie umiem wybaczać. Gdybyś posłuchał opowieści Koklesa, też byś nie wybaczył. Pan tutaj? Myślałem, że dziennikarze nie zarabiają tyle, by móc grać na giełdzie. Jestem tu służbowo.
Mam zapytać barona o jego ostatnie porażki giełdowe. Danglari porażki niemożliwe, a jednak... Dziwne, ale od pewnego czasu szczęście całkiem go opuściło. Co też pan opowiada, Danglar to wybitny finansista. Właśnie stracił 5 milionów na ryzykownej inwestycji w meksykańskie kopalnie złota i drugie tyle na połowach jeziora w Sankt Petersburgu. Pana to chyba cieszy. Wygląda pan jak kot nad miską śmietanki. W naszych czasach dziennikarz żyje z ludzkiego nieszczęścia. Mam dobre wieści, panie kocie. Wkrótce uraczy się pan dosyta. Janina. Słucham? Janina. Ale ostrzegam, ta śmietanka jest wyjątkowo obrzydliwa. Można zwymiotować. Duch? W moim pokoju był duch. Uspokój się, babciu, duchów nie ma. To pewnie wiatr podniósł firanki. Nie jestem wariatką, to był duch. Mój zmarły mąż daje znać, że wkrótce przyjdzie mi opuścić świat żywych. Co to za krzyki? Co się stało? Babcia miała zły sen. Powiedz od razu, że jestem histeryczką. Kto, jeśli nie duch, odważyłby się wśliznąć do domu prokuratora? Wszyscy wiedzą, że dla żywych jesteś nietykalny. Co innego, zmarli. Babcia ma rację. Wyjrzałam przez okno. Znamy te kobiece histerie. Chciał mi dać coś do picia. Pobiegnę zaparzyć ziółę. Nie chcę ziółę. Chcę, żeby nastał dzień i żeby sprawy ruszyły naprzód. Jakie sprawy? Twój ślub, moje dziecko. Chcę, żebyś wyszła za mąż, nim umrę. To niemożliwe. Bo nic jeszcze nie gotowe? Trudno. Chciałam wielkiej pompy, ale nic nie szkodzi. Niech ślub będzie skromny, byle się odbył. Notariusz zbierze podpisy, ksiądz pomruczy po łacinie i sprawa załatwiona. Nie martw się. Napiszę w testamencie, że zwalniam was z żałoby. Wyprawicie huczne wesele, gdy tylko złożą mnie do grobu. Dlaczego płaczesz? Nie chcesz, żebym umarła? Nie. I nie chcę wychodzić za mąż. Co jej się stało? Nie mam pojęcia. To, że świat schodzi na psy, nie znaczy, że mamy rezygnować z tradycji. Tradycją rodziny Saint-Méran są piękne, szlacheckie małżeństwa. Franz d'Épinay nie jest dobrą partią? Najlepszą, jaką można sobie wymarzyć. Przestańmy więc marzyć. Dziś mamy wtorek. Najpóźniej w sobotę nasza Valentine zostanie baronową d'Épinay. Pokaz iluzji. Pański bilet? Można prosić na słówko? Jestem umówiony. Zdąży pan na przedstawienie. Widziałem je 20 razy, mam spotkanie. Z panną de Villefort. Właśnie o nią chodzi. Kocha ją pan? Co to księdza obchodzi? Proszę tylko powiedzieć mi prawdę.
Będę krzyczał. Powiem, że chciał mnie pan okraść. Pan zaprzeczy. Zaprowadzą nas na policję i nie pójdzie pan na spotkanie. Najpierw proszę mnie puścić. Tak, kocham Valentin. Ona też pana kocha? Wie pan, kto jest jej ojcem? Prokurator de Villefort. Niewielu jest ludzi równie bezlitosnych jak on. Chce Valentin. Niech diabli wezmą jej ojca. Bardzo możliwe, że tak się stanie. Wysłuchaj mnie do końca. Valentin ci się podoba. Nie daj się zwieść jej urodzie. Co ksiądz może wiedzieć o miłości i urodzie kobiet? Nie zawsze byłem księdzem. Ale nie chodzi o mnie, tylko o ciebie. Jesteś pewien, że nie pokochasz innej kobiety prócz Valentin de Villefort? Idź więc do niej. Śpieszcie się, panie i panowie, zaczynamy przedstawienie. Wielki magik nie będzie czekał. Wierz mi, nie da się uniknąć tego ślubu. Od dwóch dni płaczę zamknięta w swoim pokoju. Rozważyłam wszystkie możliwości, ale jestem nieletnia. A prawo mówi, jest kraj, w którym prawo nie istnieje. Algieria. Tak daleko. Pozostał mi tylko jeden statek. Na szczęście stoi właśnie w Marsylii. Za tydzień możemy wyruszyć do Algieru. Chcesz mnie porwać? Oszalałeś. Powiedz tak. Mówię nie. Ojciec i babcia wpadliby w rozpacz. Wolisz więc, żebym to ja rozpaczał? Dobrze, wiem, co mi pozostało. Zapomnieć o mnie. Pójdę stąd prosto pod arkady Pałacu Królewskiego. Jest tam sklep rusznikarza. Kupię pistolet, siądę na brzegu fontanny. Dlaczego tam? Żeby woda zagłuszyła huk wystrzału. Umrę, nie przeszkadzając nikomu, nawet gołębiom na pałacowym dziedzińcu. Zgoda. Na co? Na to, żebym się zabił? Zgoda na Algierię. Nie zmienisz zdania? A ty? Ożenisz się ze mną, kiedy tam dotrzemy? Nie. Nie dotrzemy do Algierii. Gdy wypłyniemy z Marsylii, kapitan Faraona udzieli nam ślubu. Spotkamy się o 11 w nocy przy furtce. Będę czekał z powozem. Nie zabieraj bagaży. Kupimy wszystko po drodze. Skończony dureń z tego Maksymiliana zakochał się w niewłaściwej dziewczynie. Co on w niej widzi? Tobie ona też się podoba? Oczywiście. Jest nieznośnie banalna. Włosy zbyt jasne, skóra zbyt biała. Otóż to, panie hrabio, jak bułka maślana. Panna Valentin przypomina bułkę maślaną. Pani de la Richardet do jego ekscelencji hrabiego Monte Cristo. Szykuje się pan na bal kostiumowy? Mogę iść z panem? Tak dawno się nie malowałam. Za co mogłabym się przebrać? Za bułkę maślaną. Jakie to oryginalne. Pan zawsze ma takie niezwykłe pomysły. Już to widzę. Okrągły filuterny kapelusik w kolorze przypieczonego chleba, suknia z obszernymi falbanami, żeby oddać krągłości bułeczki. Ona nazywa się Kamila. Bułeczką zwał ją raz. Jej usta pachną jak wanilia. On twardy jest jak głaz. Szybko za chwilą pędzi chwila. Już szczęścia bliski czas.
Dla kapitana Coclesa na rejs do Janiny. I co? Jak w grocie Alibaby. Złoto, klejnoty. Chodźmy stąd. Trzeba zaczekać do nocy. Nie wypada zjawiać się bez uprzedzenia. Przepraszam, jeśli przeszkadzam, ale właściwie w czym? Przecież pan nie pracuje. Owszem, pracuje. Nad czym? Nad uregulowaniem pewnych długów. Przyszłam, bo się stęskniłam. 53 godziny bez pana. Liczy pani godziny? Nawet minuty. A sekundy? Nie mam tak dokładnego chronometru. Jutro go pani podaruję. Mam dość prezentów. Chcę pańskiej obecności. Po co? Choćby po to. Przepraszam, nigdy nie umiałam dobrze całować, ale pan mnie nauczy. Pan umie wszystko. Piosenka nie kłamie, pachnie pani wanilią. Lubi pan ten zapach? Chyba tak. Jeśli pani pozwoli, chciałbym się upewnić. Sama zawartość szafy w przedpokoju warta jest zachodu. Otwiera ją jakiś tajny mechanizm, ale widziałem, jak ten człowiek to robi. Zobaczyć to jedno, a wejść tam to co innego. To łatwe. Ciemności, solidna drabina, ostry diament do przecięcia szyby. A jak nas złapią? Morderstwo? Odważyłbyś się? Wiesz, co robią ze schwytanymi uciekinierami? Mości książę. Wybiła północ. Czekamy już godzinę. Pójdę zobaczyć. Nie ruszaj się stąd. Umarła. Nie mogę w to uwierzyć. I to w tak strasznych okolicznościach. Myśli pan, że cierpiała? Bardzo. Wystarczy spojrzeć na jej wykrzywioną twarz. Myślę, że dawka trucizny była źle odmierzona. Stąd te straszliwe bóle i duszności. Otrucie? Wyciąga pan zbyt pochopne wnioski. Kto mógłby jej tak źle życzyć? Nie twierdzę, że ją otruto. Najprawdopodobniej było to samobójstwo. Ale dlaczego? W jej wieku? Gest rozpaczy nie zależy od wieku. Pokój panny Villefort na pierwszym piętrze, ale biedna panienka... Maximilien Morel, jestem kimkolwiek pan jest. Dziękuję za przybycie. Spodziewaliśmy się wizyt dopiero jutro. Jak pan się dowiedział o naszym nieszczęściu? Czy to tutaj? Tak.
Może pan zostać przez chwilę sam przy jej zwłokach. Uprzedzam, że nie zdążyliśmy poddać jej pośmiertnej toalecie. Ty tutaj? Tak się przestraszyłem. Już miałam wyjść, kiedy okazało się, że umiera. Uciekać w takiej chwili. Oczywiście rozumiem. Nie miej pretensji, że myślę tylko o nas, ale ta tragiczna śmierć może okazać się cudem. Mówiłaś, że pani de Saint-Méran chce przyspieszyć twój ślub. To smutne, że nie żyje, ale teraz możemy odetchnąć z ulgą. Niestety, w ostatnich słowach moja biedna babcia prosiła... O co? Aby ślub odbył się w dniu jej pogrzebu. Jutro wychodzę za mąż. Mówiła coś o naszym długu wobec rodziny Depinay. Ojciec jej przysiągł, a słowa danego przy łożu śmierci wycofać nie można. Gdzie ja wsadziłem ten akt? Przeklęte okulary. Już mam. A nie, to testament markizy de Vetey. A to co takiego? Akt sprzedaży pałacu Gisors. To nas nie dotyczy. Cierpliwości. Zaraz znajdę. Nie mogę podpisać ślubnego kontraktu w dniu pogrzebu mojej babci. Ja go podpiszę, ty jesteś nieletnia. Wystarczy twoja obecność. Nareszcie mam. Jeśli wszyscy są gotowi, możemy zaczynać. W obecności niżej podpisanego notariusza de la Fosse, związek małżeński zawierają pan Franz Alphonse Christian Depinay, oficer Armii Królewskiej, kawaler, pełnoletni, przyszły małżonek, występujący we własnym imieniu, oraz panna Valentine Julie Marie de Villefort, panna nieletnia, przyszła małżonka. Wysokość posagu panny de Villefort ustala się na sumę 50 tysięcy franków w złocie. Przepraszam, była mowa o 100 tysiącach? Chcielibyśmy być bardziej rozrzutni. Niestety mój teść, który, jak wielu starych ludzi, miewa swoje kaprysy, wydziedziczył nas wszystkich. Musimy więc zabezpieczyć swoją przyszłość. Wiemy też, że nie żeni się pan z Valentine dla pieniędzy. Oczywiście, robię to z czystej, bezinteresownej miłości. Po odczytaniu niniejszego kontraktu strony przystały na ustalone warunki i zgodnie z prawem podpisały go w obecności notariusza Jacques Alphonse de la Fosse. Paryż, 21 lipca roku 1838. Zechce pan złożyć podpis? Jesteś szczęśliwa? Ja tak. Gdyby nie pogrzeb pani de Saint-Méran, byłby to najpiękniejszy dzień w moim życiu. Nic nie mówisz? Nie mam nic do powiedzenia. Proszę nie podpisywać. Co ty wyprawiasz? Przysyła mnie pan Noirtier. Pragnie rozmawiać z porucznikiem. Przyjdziemy złożyć mu wyrazy uszanowania, kiedy dokończymy formalności. Pan Noirtier bardzo nalega, twierdzi, że to sprawa najwyższej wagi.
To ten obraz? Będziemy się bawić w dekoratorów? Jest jakiś papier. Mam go przeczytać? Mam go komuś wręczyć? Komu? Ze względu na treść tego wyznania jestem zmuszony zerwać wszelkie stosunki z pańską rodziną. Proszę zostawić nas samych. Ty też wyjdź, Barła. Co tu jest napisane? Franz d'Épinay omal nie poślubił wnuczki zabójcy swego ojca. To oświadczenie, w którym mój ojciec przyznaje się do morderstwa? Dzięki Bogu nie było to morderstwo, ale istotnie zabił barona d'Épinay. W świetle prawa nie jest przestępcą, to był honorowy pojedynek. Odbył się bez świadków. Dlatego policja podejrzewała morderstwo. Pojedynek na szpady w środku nocy nad brzegiem Sekwany. Walka trwała ponad godzinę. Kiedy połamaliście szpady, sięgnęliście po pistolety. Tak się to odbyło, prawda? Wiedziałem o tym. Jak to? 20 lat temu w Marsylii stanął przede mną człowiek, na którego złożono donos. Był to młody marynarz. Aresztowano go, gdy świętował swoje zaręczyny. Pamiętam, że nazywał się Edmond Dantès. Tenże Dantès zawinął na Elbę, gdzie adiutant Napoleona wręczył mu adresowany do ciebie list. Miałeś się z niego dowiedzieć, że były cesarz zamierza uciec z Elby i przejąć władzę we Francji. Prosił, byś ułatwił mu zadanie, eliminując za wszelką cenę jednego z jego najgroźniejszych przeciwników. Barona d'Épinay. Tak, wiem. Ten list nigdy do ciebie nie dotarł. Chcąc cię chronić, spaliłem go. Skoro tak, to dlaczego twój ojciec wypełnił misję, o której nie wiedział? Był głęboko przekonany, że jego obowiązkiem jest zabić barona. Prawda? Mnie też zawsze wystarczało przekonanie. Nikt nigdy nie musiał mi mówić, kto zasługuje na śmierć. A ten młody marynarz? Kazałem go zamknąć na resztę życia w zamku If. Tylko za to, że zabrał list? Skąd mogłem mieć pewność, że go nie czytał? Chodziło o mojego ojca, ale teraz każesz go uwolnić. Za późno. Utonął w czasie próby ucieczki. To niesprawiedliwe. Przynajmniej nie będzie próbował się zemścić. Witaj, Hassan.
Zabierz światło. Sprowadź Muhammada, szybko. Trzeba było zaczekać do nocy. Nocą będzie pełno. Nie podoba mi się ta robota, za duże ryzyko. Lepiej by było zaszantażować twojego ojca. Możemy go potrzebować. Jeśli nas złapią, powiem, kim jestem, a on nas z tego wyciągnie. Właś, sam właś. Ja stanę na czatach. W razie czego zachukam jak sowa. Ja też umiem naśladować sowę. Mam zawroty głowy. Jeśli stchórzysz, zarżnę cię jak zająca, właś. Kręci mi się w głowie. W parku jest dwóch ludzi z drabiną, próbują wejść na piętro. Zaraz się z nimi rozprawię. Zostaw, niech wejdą. Dwaj ludzie. Złodzieje albo mordercy. Jeśli ktoś się domyślił, kim jestem, będzie się starał mnie uciszyć lub doniesie na policję. To zbyt niebezpieczne. Jeśli wydadzą mnie policji, powiem wszystko o łajdactwach Danglara, Wilforta i Morserfa. Obserwuj parter. Zawołać resztę służby? Mały Hassan wybornie dusi ludzi sznurkiem. Udawajmy, że dom jest pusty. Obserwuj schody, tylko nie strzelaj pierwszy. Chcę wiedzieć, kto ich przysyła. Na pewno jest tylko dwóch. To wszystko jest warte miliony. Zawiodłem się na tobie, Kaderus. Co ksiądz tu robi? A ty? Ja? Sam ksiądz widzi, szukam... Czego? Środków do życia. Renta, którą ci płacę, nie wystarcza? Dla zbiega wszystko jest takie drogie. Żeby spać pod dachem, zjeść coś ciepłego, nawet żeby się umyć, trzeba płacić 10 razy więcej, bo inaczej grożą, że doniosą na policję. Nawet taki święty człowiek jak ksiądz. Jeśli poproszę, żeby mnie ksiądz puścił wolno, wiem, co usłyszę. Dobrze, Kaderus, bierz nogi zapas, ale jeśli nie chcesz, żebym cię wydał żandarmom, musisz zapłacić. Proszę, oddaję to księdzu dobrowolnie. Dla biednych. Sprzedałbyś własnych rodziców. Oh.
Można być księdzem, nie mając powołania do męczeństwa, łaski. Nie chciałem zrobić księdzu krzywdy. Zabić kogoś to nie krzywda, skoro śmierć zbliża do Boga. O to ci chodzi? Tak myślę. Świetnie. Kiedy kat przywiąże cię do deski i umieści pod nożem gilotyny, będziesz człowiekiem szczęśliwym? Tylko nie to. Paskudnie cuchniesz, Caderousse. To ze strachu? Czyżbyś narobił w spodnie? Chcesz już iść? Mogę. Chce ksiądz, żebym sobie poszedł? Wszystko w rękach Boga. Zgadzasz się, żeby on ci osądził? Jeśli ksiądz mnie puści, zgadzam się na wszystko. A więc zgoda. Jeśli Bóg pozwoli ci dotrzeć cało do twojej kryjówki, to znak, że ci przebaczył. Wtedy i ja ci przebaczę. Podnieś. Powiedziałem, że to dla biednych. Gdzie ja znajdę biedniejszych od ciebie? Bierz to i znikaj. Désolé, petit père, on m'a appris à survivre, pas à partager. Va chercher moi-même le truc, vite! Non, pas où je tire. Hey, arrête-toi. Me tuez pas, je me rends. Hey, je me rends, me tuez pas. C'est bien, Mohamed Destin. Aucun chirurgien ne peut plus rien pour toi. C'est un prêtre dont tu as besoin, Caderousse. Au diable, curé. J'y crois pas, moi, au Dieu. Et pourquoi, Caderousse? Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu? Parce qu'il n'existe pas. S'il existait, le monde serait moins laid. Les bons récompensés et les méchants punis. Rappelez-vous, l'abbé, on a déjà causé de ça tous les deux. Vous m'avez parlé de Dantès. Le petit Dantès. Ça ne vous dit rien? Au moment de mourir, tu penses ça, Edmond Dantès? Oui. Parce que lui puni et les autres, ceux qui l'ont trahi, tous riches et glorieux, de la foutaise, oh Dieu. Et pas juste au Dieu. Aussi, Caderousse. Aussi, Dieu est juste. Regarde-moi. Je suis Edmond Dantès. Il est mort. Non. Il est vivant. Il est là près de toi. Il se tient la main. Regarde-moi, Caderousse. Je suis vivant, bien vivant. Edmond Dantès. Vous êtes Edmond Dantès. Oui. Mais alors, si vous êtes Edmond Dantès, alors... Alors... Alors quoi? Allez, avance! Il est le premier à payer, mais il n'était peut-être pas le pire de tous. Vous êtes son compagnon de chaîne, n'est-ce pas, le fameux Toussaint? Attache-le, Bertuccio. Les bras derrière le dos, très serrés. Ensuite, on le conduira à la sûreté. Et si on me demande ce qu'il a fait de mal? Tu dirais qu'il est le fils de son père. Si vous saviez qui est mon père, vous trembleriez. Jeune homme, si vous saviez qui je suis, vous sauriez que c'est votre père qui va trembler.
Pierwsza nagroda. Gratuluję. Brawo, synu. Pięknie pan popłynął. Dziękuję, choć to zwycięstwo jest trochę niesprawiedliwe. Nie jestem amatorem w dziedzinie żeglowania. Istotnie, odbył pan długą podróż na wschód. Nie brakuje panu morza? Brakuje mi wielu rzeczy. Mimo pańskiego majątku, stać pana na wszystko, co się panu przyśni. Rzadko śnię. Moje noce są ponure. Dziwny z pana człowiek. Można by pomyśleć, że jest pan nieszczęśliwy. Już za późno na przejażdżkę? Dobrze pan wiosłuje jak prawdziwy marynarz. Lubi pani marynarzy? Dziwne pytanie. Które? Czy lubię marynarzy? Próbuję podtrzymać rozmowę. Oboje nie bardzo wiemy, o czym mówić. Jak przystoi ludziom, którzy słabo się znają. W Paryżu nazywa się to powściągliwością. Ale tutaj moglibyśmy wymienić zwierzenia. Nikt by nas nie usłyszał. Pani chce mi się zwierzyć? Ja? Nie. A pan? Ja też nie. A więc żadnych zwierzeń. Jestem Mercedes de Morcerf i moje życie nie ma tajemnic. Pan jest hrabią Monte Cristo i też nie ma pan nic do ukrycia. Oboje mamy jednak swoją przeszłość. Byliśmy kiedyś młodzi. Była pani szczęśliwa? Do pewnego stopnia. A pan? Do pewnego dnia. To pani de Morcerf poprosiła hrabiego, aby ją zabrał na przejażdżkę. Ja też miałam na to ochotę. Pan wróci lada chwila i zaraz panią zabierze. Nie chcę, żeby się zmęczył. Robi się późno. Powiedz mu, że wróciłam do Otei. Proszę mi mówić Mercedes, kiedy jesteśmy sami. Dziękuję. To piękne imię. Lubię je wymawiać. A ja, jak mam się do pana zwracać? Jak pani sobie życzy? Może... Emilu. Emilu, wypłyń na słońce, tu jest chłodno.
Nie. Emil mi się nie podoba. Spróbuj inaczej. Skoro jesteśmy przy literze E, to może... Edmund. Edmundzie, wypłyń na słońce. Jesteśmy w słońcu, Mercedes. W pełnym świetle. Prawda, że jest oślepiające? Tak, aż razi w oczy. Pewnie wiesz, że nie jestem szczęśliwa. Mój mąż żadnych zwierzeń. Wytrzymaj. Nigdy nie miałam się komu zwierzyć. Dlaczego wybrałaś mnie? Jesteś w Paryżu przejazdem. Nie liczysz się. Jesteś jak chmura. Słuchaj więc, panie chmuro. Kochałam kiedyś mężczyznę. Kochałam go do szaleństwa. W dniu naszych zaręczyn zniknął w tajemniczych i dramatycznych okolicznościach. Nie można zniknąć, Mercedes. Znika się dopiero po śmierci. W innym wypadku należy szukać, aż się znajdzie. Oczywiście, że szukałam. Ale jego rodzony ojciec powiedział mi, że Edmund nie żyje. On też miał na imię Edmund? Zbieg okoliczności. Ale masz rację, będę cię nazywać inaczej. Nie chcę, żebyś nosił imię zmarłego, nawet jeśli to zabawa. Tak, zabawa. W dzieciństwie bałem się chwili, kiedy mój ojciec stanie w oknie i zawoła: już późno, wracaj do domu. To było zwykle o tej porze. Twój ojciec miał rację. Jest rzeczywiście późno. Zbyt późno. Grand-père, voici Maximilien. Dziadku, to jest Maximilien. Chciał ci podziękować osobiście. Monsieur Noirtier. Nigdy nie zapomnę tego, co pan dla nas zrobił. Wyobrażam sobie, jak trudno było panu znieść spojrzenie Franca d'Épinay w chwili, gdy poznał prawdę. Jeśli pan pozwoli, odtąd będziemy się panem zajmować razem, Valentin i ja. I oczywiście Barois. Przyniosłem świeżą lemoniadę. Panna Valentin sama ją przyrządziła. Nie chce się panu pić? A mnie owszem. Strasznie dziś gorąco. To lato nie chce się skończyć. Za pańskim pozwoleniem. To niebezpieczne. Zimny napój w taki upał. Taki stary zwierz jak ja niczego się już nie obawia. Skoro nie usmażyłem się w pożarze Moskwy i cało przekroczyłem Berezynę, Boże, co mu jest? Zawołam ojca. Na szczęście jest u niego doktor Avrigny. Idź sobie, tak będzie bezpieczniej. Przecież to pospolite lecznicze zioła. Z osobna tak, ale w pewnych związkach mogą być silnie trujące. Jeśli pańska teściowa, nie fantazjujmy. Pani de Saint-Méran miałaby się bawić w aptekarza? Tato? Doktorze, szybko. Venez.
filant, presque imperceptible. Puls ledwie wyczuwalny, oczy w słup. Proszę pobiec do najbliższej apteki po środek wymiotny, najsilniejszy, jaki mają. To po tej lemoniadzie. Boli. Po jakiej lemoniadzie? Tam. Rzeczywiście lemoniada. Sam ją przyrządziłeś? Nie. To panna Valentine. Chyba nie żyje. Nie pójdę. Pójdziesz. Jestem na służbie u pana. Nie może mnie pan zmusić, żebym służył komuś innemu. Czy ja jestem towarem albo niewolnikiem? Czymś, co można sprzedać, wypożyczyć? Tak, wypożyczam cię Wilfortom, ale wciąż służysz u mnie. I to bardziej niż kiedykolwiek. Z daleka? Ale przy Valentine. Służysz mi, dbając o jej bezpieczeństwo. Parę dni temu chciał pan jej podać jakąś wstrętną miksturę, żeby jej ojciec umarł z rozpaczy, a teraz mam przy niej czuwać jak bestalka przy ogniu? Czego pan właściwie chce? Wiesz, co to jest sofizmat? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Oto przykład. Sokrates jest śmiertelny, wszystkie koty są śmiertelne, zatem Sokrates jest kotem. Bardzo zabawne, ale kompletnie idiotyczne. Przykro mi. Inny przykład. Ja kocham Maksymiliana, Maksymilian kocha Valentine, zatem ja kocham Valentine. A Valentine jest w niebezpieczeństwie, mówić dalej? Rozumiem. Mam być jej niańką. Dobrze. Całe szczęście, że jest niebrzydka. Oto twoja butelka, droga nianiu. Przy najmniejszej oznace choroby każ jej to wypić. Skąd wiadomo, że Wilfortowie zechcą skorzystać z moich usług? Rozmawiałem z Eloise. Służba ich opuściła. Powitają cię jak zbawcę. Przyszedłem do pracy. Czekaliśmy z utęsknieniem. Czuj się jak u siebie. Jedzenie na stole. A reszta? Jutro wszystko ci powiedzą. Nie zostanę ani chwili dłużej w tym przeklętym domu. Nie było ci tu dobrze? Dwa trupy w ciągu tygodnia. Nie wiem, czy to jest dobrze. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Oto wynik badania lemoniady, od której zmarł Barua. Proszę przeczytać. Była zatruta. Wyciąg z naparstnicy i wywar z cykuty. Śmiertelna mieszanka. Bzdury. Mój ojciec pił tę lemoniadę i nic mu się nie stało. Mnie też to zdziwiło. Ale pan Noirtier jest nafaszerowany lekami. Sam mu je przepisałem. To z pewnością one powstrzymały działanie trucizny, działając jak antidotum. Niech pan zarządzi ekshumację i sekcję zwłok pani de Saint-Merin. Założę się, że w jej trzewiach znajdziemy ślady cykuty i napastnicy. Nigdy tego nie zrobię. Proszę to sobie wybić z głowy.
Rozumiem, że prawda jest straszna. To Valentine przyrządziła telemoniadę. Dość tego, pan bredzi. Oczywiście nie chciała zabić nieszczęsnego sługi. Ofiarą miał być Noirtier. Ale traf chciał, że Barrois napił się ze szklanki swego pana. To absurd. Ona uwielbia dziadka. Wydziedziczył ją. Kaprysy starca. Valentine nie przywiązuje do tego wagi. Z pozoru. Młode dziewczęta bywają bardzo skryte. Wejść. Jestem Bertuccio, pański nowy służący. Wiem, żona mi mówiła, czego chcesz. Niczego, to pan mnie wezwał. Naprawdę? Chyba nie. Tak. Mówił pan, że chce koniaku. Już przynoszę. Wypiję ten koniak w samotności. Nie chcę mieć z panem nic wspólnego. Proszę opuścić mój dom i więcej tu nie wracać. Dobrze. Powiedziałem, co myślę. Proszę posłuchać. Nawet jeśli wydaje się to panu nie do przyjęcia, Valentine trzeba unieszkodliwić. Pod jej powierzchownością grzecznej panienki ukrywa się histeryczka o zmąconym umyśle, którą byle przeciwność może zepchnąć w otchłań obłędu. Od kilku dni nie mogę spać. Wiem, co czeka Valentine, jeśli oskarży ją pan o trucicielstwo. Nic pan nie wie. Nigdy nie widział pan, jak odcina się człowiekowi głowę. Ja widziałem to setki razy. Patrzyłem na nich z bliska. Widziałem w ich oczach obrzydliwy strach. Dotykałem zlanej lodowatym potem skóry, która zaczynała już wydzielać słodkawy zapaszek śmierci. Słyszałem, jak szczękają zębami tak mocno, że czasami któryś ząb pękał. Mam skazać na to moją córkę? Jest pan potworem, śmiąc sugerować mi coś takiego. Może uda się uniknąć najgorszego i umieścić ją w zakładzie. Wśród obłąkanych, gdzie będzie traktowana jak wściekłe zwierzę, wiązana w dzień i w nocy? Niech pan posłucha. Piśnie pan o tym jedno słowo, a wsadzę pana do więzienia. Mnie? Pod jakim pretekstem? Na pewno coś znajdę. Znam się na tym. Dobrze, będę milczał. Ale żal mi pana. I obawiam się o pańskie życie. Pan może być kolejną ofiarą. Może być nią każdy, kto mieszka w tym domu. Proszę wyjść. Wszystko słyszałam. To moja córka i nikt jej nie skrzywdzi. Zresztą i tak stąd nie wyjdzie. Zamknąłem ją w pokoju. Słusznie. Ale obawiam się, że rola więźnia nie przypadnie jej do gustu. Niech jej zły humor spadnie na mnie zamiast na ciebie. Gdzie klucz? W drzwiach. Idę. A ty odpocznij. Biorę wszystko na siebie.
Mogę już spróbować, panie hrabio? Uwielbiam, kiedy twoje usta mówią grzecznie, panie hrabio, podczas gdy oczy błagają, całuj mnie jak kucharz. A jak całują kucharze? Pysznie. Co ty tu robisz? Boję się. Strach nie istnieje. To złudzenie jak wiele innych rzeczy. Wracaj, skąd przyszedłeś. Nie boję się o siebie, tylko o nią. O Valentine? Jaką Valentine? Valentine de Villefort. To ta mała. Mów. Doktor Tavrigny jest przekonany, że to ona otruła Barua i panią de Saint-Merin. Najgorsze, że lemoniada, którą przyrządziła Valentine, rzeczywiście zawierała truciznę. Jaką? Mieszankę cykuty i naparstnicy. Przeklęta. Teraz, kiedy jest pewna skuteczności tej mieszanki, z pewnością nie osiądzie na laurach. Pan też myśli, że jest winna? Jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wracaj do Villefortów, połóż się pod jej drzwiami i nie wpuszczaj nikogo. Zwłaszcza Eloise. Przyjdę, gdy tylko będę mógł. Którędy można wejść niezauważenie? Nie znam jeszcze domu, jest wielki i ponury, może przez dach. Dobrze. Idź tam i czekaj na mnie. Biegnij. Powinieneś już być przy Valentine. Masz zmartwioną minę, nie podoba mi się to. Drobna nieprzyjemność. Rzecz bez znaczenia, chociaż... Chociaż co? Myślałem, że dziś zatrzymam cię po kolacji. Zrób to. W moim domu w Otei jest tak zimno. Chcę zostać z tobą. Przy tobie. Bądź grzeczna. Dlaczego? Dziś w nocy jestem zajęty. Jutro też będzie noc. Ktoś na mnie czeka. Mam nadzieję, że nie kobieta. Jeśli śmierć ma postać kobiety... Bertuccio, co ty tu robisz? To, co pan powinien robić, chronię Valentine. Co to ma znaczyć? Valentine jest w niebezpieczeństwie? Mówże. Bez obaw. Teraz będziemy jej pilnować razem. Ty tak mówisz, ale jesteś tylko Bertucciem. Wiem. Nie to chciałem powiedzieć. Sam to mówię. Ale nie jestem sam. Jest jeszcze on. Kto? Człowiek, który jest moim panem, ale kiedyś stanie się moim przyjacielem. Pewnego dnia zwrócę się do niego na ty i przycisnę do piersi. A teraz do pracy. Obudź się. Zbudź się na Boga. Jesteś mi potrzebna. Dobrze, Bertuccio.
tędy. Uwaga. Schody skrzypią. Pokój panny de Villefort. Moje biedne dziecko, te przeżycia kompletnie cię załamały. Przygotowałam lek, który pomoże ci zasnąć. Dziękuję, nie trzeba. Spałam bardzo dobrze. Teraz będziesz spała jeszcze lepiej. Wypij. Bardzo dobrze. Do końca. Śpij dobrze. Dobranoc. Nie krzycz, bo wszyscy będziemy zgubieni i nie ujrzysz więcej Maksymiliana. Jaki smak miało to lekarstwo? Nie zwróciłam uwagi. Gorzkawy. Powiedz dokładnie, chodzi o twoje życie. Dość przyjemny, ziołowy. Gdzie fiolka, którą ci dałem? Jaka fiolka? Antidotum. Nie mam. Dali mi kolację, podejrzewałem coś, więc wszystko wypiłem. Nie mogę oddychać. Do laboratorium. Mam jeszcze jedną porcję, 7. próbówka na stojaku, szybko. Zimno mi. Prędzej, pośpiesz się. To ja, kapitan Cocles. Zadanie wykonane. Mimo późnej pory proszę powiadomić pana hrabiego. Dobrze, ale później. Panie Bertuccio. Gdzie powóz? Woźnica nie chciał czekać. Siadajcie, szybko.
pas, quelqu'un vient. Ktoś idzie. Boże, to kwestia sekund. Na szczęście antidotum działa szybciej niż trucizna, ale czas był najwyższy. Uratowana. Na razie. Możesz być pewien, że pani de Villefort nie zrezygnuje, kiedy zobaczy, że trucizna nie poskutkowała, sporządzi inną, której składu nie będę znała. Bez tego nie ma antidotum. Przepraszam. Jaką wyznaczy mi pan karę? Popełniłem straszliwy błąd. Niewiele brakowało. Ja też popełniam błędy. Pan hrabia, nareszcie. Nic z tego nie rozumiem. Co za noc? Wystajemy pod pańskim domem, potem wiozą nas tutaj. Słowo daję, Turcy nie są tak dziwaczni jak ten pański Bertuccio. Aide? Gdyby pan wiedział, gdzie ją znalazłem i w jakim była stanie. Wiem, kapitanie. Domyślam się, co przeżyła. Ja będę powoził. Trzeba mi powietrza. Witam panią w moich progach. Jestem hrabia Monte Cristo. A ja jestem pańską niewolnicą, skoro był pan łaskaw mnie odkupić. Nie odkupić, wyzwolić. Była pani w więzieniu, a ja nienawidzę więzień. Wiem, że powinnam była wrócić do Otei, ale byłam ciekawa, co też nazywasz spotkaniem ze śmiercią. Niebrzydka ta twoja śmierć. Ta kobieta wiele wycierpiała. Cierpiące kobiety to twój tajemny ogród. Camille de la Richardet też sporo wycierpiała. Owdowiała po dwóch latach małżeństwa, a potem nieopatrznie zakochała się w kimś, kogo wzięła za mężczyznę. Niestety okazał się puszczykiem albo nietoperzem. Jednym z tych zwierząt, które krążą całą noc, zamiast spocząć w wygodnym łóżku. Dziękuję za słowa, zakochała się, o reszcie porozmawiamy później.
Na pewno jest pani zmęczona. Muhammad przygotuje pani pokój. Księżniczce nie byłoby lepiej w hotelu. Nikt nie może się dowiedzieć, że jest w Paryżu. Żądam absolutnej dyskrecji dla jej bezpieczeństwa i dla dobra moich planów. Skoro znasz mój dom, dopilnuj, aby jej niczego nie brakowało. Dziękuję, kapitanie. Prosił pan też, abym przywiózł pewne papiery. Oto one. Niechże pan się opanuje. Prosiłem o bilans pierwszego roku rządów królowej Wiktorii, a pan mi tu napisał miłosne wyznanie. Ce n'est pas un article politique, c'est une véritable déclaration d'amour. Kiedy przy swoich 19 latach, ładnej buzi i nieśmiałym uśmiechu, królowa Anglii jest po prostu urocza. Panie Beauchamp? Pilne. Dajmy spokój królowej. Mam tu prawdziwą bombę. Niech pan czyta. Jeśli to prawda, będzie skandal. Czy to pewna informacja? Pewny jest człowiek, który mi ją przysłał. Oby, bo inaczej stracę gazetę. Na razie zachowamy ostrożność. Podpalimy ląd, ale nie wysadzimy bomby. Ma pan pomysł na tytuł? Wieści z Janiny. Daj Boże, abym nigdy nie musiał się z panem pojedynkować. Kula w serce to nie kara. Należyta kara musi trwać długo. Zdarzyło się panu chybić? Nigdy. Proszę mnie nauczyć. Niech pan się zapisze na kurs. Najbliższe zajęcia w sobotę. Nie mam czasu. Uratował mi pan życie w Rzymie. Niech pan nie pozwoli, abym je stracił w Paryżu. Co się dzieje? Czeka mnie pojedynek. Pana? Obrażono mnie. Kto? Beauchamp. Ten dziennikarz? Myślałem, że jesteście przyjaciółmi. Już nie. Proszę czytać. Trzecia strona. Wieści z Janiny. Co w tym obraźliwego? Artykuł sugeruje, jakoby niejaki Fernand, francuski oficer służący w Grecji, dopuścił się zdrady, wydając Turkom sułtana Alego Pasze wraz z całą rodziną. Podpisano Beauchamp. Co pan ma z tym wspólnego? Mój ojciec ma na imię Fernand. W samym Paryżu są setki Fernandów. To banalne imię w naszych czasach. Jeśli słowo banalne wyda się panu obraźliwe, powiedzmy, że imię to jest w modzie. Służył w Grecji pod sztandarem sułtana Janiny. To wyraźna aluzja do mojego ojca. Jeśli ten artykuł istotnie godzi w honor pańskiego ojca, to nie pan powinien żądać satysfakcji, ale hrabia de Morcerf. Ojciec nic nie wie. Nie czytuje Le Messager, bo uważa, że pismo to jest zaprzedane jego politycznym wrogom. Co pan by zrobił, gdyby obrażono pańskiego ojca? Z moim ojcem postąpiono gorzej. Skazano go na śmierć ze zgryzoty. I nie chciał pan go pomścić? Chciałem. No właśnie. Jako obrażony mam prawo wyboru broni. Jestem dobrym szermierzem, a Beauchamp nigdy nie trzymał szpady w ręku. Zna się za to na broni palnej. Imię dawnej przyjaźni oraz dlatego, że pojedynek to nie morderstwo, wybrałem pistolety, choć nie umiem się nimi posługiwać. Zamiast morderstwa wybrał pan samobójstwo.
Chyba, że nauczy mnie pan strzelać. Odmówiłem. Zrobić z Alberta strzelca to tak, jakby samemu zastrzelić Beauchampa. A ten biedak napisał artykuł na podstawie dokumentu, który dostał ode mnie. Albert też jest niewinny. Od kiedy dzieci mają płacić za błędy rodziców? Rozumując w ten sposób, Valentin również. Jeśli uda mi się pogrążyć Fernanda, jego syn nie będzie musiał się bić. A co się tyczy Valentin, Eloise krąży wokół niej bez ustanku. Proponuje kawę, oranżadę, likier porzeczkowy. Wciąż jej pilnuje, ale czasem muszę też spać. A propos, jest sposób, aby ją uratować. Pamiętasz, jak napoiłem żabę eliksirem, który wprowadza w stan uśpienia przypominający śmierć? Nie podoba mi się ten pomysł. To jedyne wyjście. Wracaj do swojej podopiecznej. Spotkamy się jutro o 10:00. Dziś w dwójce. O 14:00 teleturniej wszechczasów, czyli Familiada. O 15:15 duża dawka dobrej zabawy w programie Kocham Cię Polsko. Zaś o 18:55 czwarta edycja jednego z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Viva Comet 2011. A już za tydzień 5 marca dwie premiery. Postaw na milion i Bitwa na głosy. Zapraszamy do dwójki.